Po namyśle uznałem, że zaczęcie od krytyki planu Morawieckiego jest dobre, bo to czynnik, który jednoczy w ośmiewaniu plana Morawieckiego. Natomiast poświęcę się tym, co przeszkadza nam i tej współpracy w szerzeniu idei wolności. I pamiętam słowa pana wielce czcigodnego posła Tomasza Jaskuły, który powiedział, że najgorsze by się stało, gdybyśmy my doszli do władzy i byśmy powtórzyli to, co się stało do tej pory. Otóż ja pamiętam, że 25 lat temu brałem udział w kilku czy kilkunastu takich samych naradach. Mówiono to samo, co teraz. Myślę, że są synowie tych, co mówili 25 lat temu. I wróciło to, co było. Ja się zgadzam z tym pierwszym zdaniem, nie zgadzam się z niczym, co pan Jaskuła potem powiedział. Pan Jaskuła na przykład powiedział, że trzeba pracować ze związkami zawodowymi. A przecież związki zawodowe, wbrew temu, co pan mówi, powstały po to, żeby każdy robotnik nie mówił swoim głosem, tylko mówił to, co mówi szef związków zawodowych. Dokładnie przeciwnie jest to, co pan mówił. Pan się domagał, żeby każdy mówił sobie osobno. Pan jako przykład podał ruch Kukiza. Proszę pana, w większości głosowań, w jednym niesłychanie ważnym, pamiętam, chodziło chyba o 500+, czy coś takiego, w jakiejś bardzo ważnej sprawie, ruch Kukiza głosował następująco. 13 za, 14 przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Tej partii po prostu nie ma w Sejmie, bo to nie jest partia. Jeżeli każdy głosuje inaczej, to jej nie ma. Tak samo nie ma Kongresu Polonii Amerykańskiej, Policji Amerykańskiej, ponieważ Kongres popiera demokratów, a wszyscy Polacy głosują na republikanów. Więc nikt się z tym kongresem po prostu nie liczy. Pan Jaskuła wierzy w demokrację. Otóż popatrzmy na Stany Zjednoczone, co się stało ze Stanami po 200 latach demokracji. To samo, co z Atenami po 200 latach demokracji, to samo, co z Rzeczpospolitą Polską po 200 latach demokracji. Czyli co się musi stać z każdą demokracją. Jak można jeszcze wierzyć w demokrację? Pan Jaskuła wierzy, że jeżeli ludzie będą osobno, to się ich nie przekupi, a jak będzie jednostka, to trzeba się przekupi. Nieprawda. To mogę przykłady. To Noć, który był agentem KGB, wyłamał. To Ceausescu, człowiek komunista, wyłamał. To Jelcyn, komunista, wyłamał przeciwko Gorbaczowowi, prawda? I rozwalił Związek Sowiecki, tak? To Cromwell, który był dowódcą królewskim, wyłamał, a potem ten Cromwell jednoosobowo przywrócił monarchię, bo tak go przekonano. Jednostka może zmienić zdanie. Jak mamy 40 ludzi, to 32 zawsze zagłosuje tak samo, bo to są prawa statystyczne. Tylko jednostka może coś zmienić, a nie większość demokratyczna. Także się całkowicie z tym, co pan mówi, nie zgadzam. Wszystko, co pan mówił, jest nieprawdą. Proszę państwa, jeśli mamy mówić o współpracy, to ona musi być oparta o jakieś zdrowe zasady. I to musi to być pewna ideologia. Ideologia Hajdla, powiedzmy, o której mówił tutaj kolega narodowiec przed chwilą, prawda, czy Friedmana, czy Hajka, czy innych wolnościowców, bo to jest nasza Biblia. I my nie możemy się tutaj rozdrabniać, bo jeżeli od tego odejdziemy, to wrócimy znowu do tego samego. Jeżeli wejdziemy w kompromis ze złem, to zło zwycięży. Wystarczy szczelinę zostawić i to już wróci. Jeżeli uznamy, że zlikwidujemy socjalizm, ale zostawimy darmowe mleko w szkołach, niech dzieci mają, za chwilę się okaże, że jeżeli darmowe mleko jest dobre, to darmowa bułka jest jeszcze lepsza, bo droższa, prawda? A na końcu darmowy samochód dla posła też jest bardzo dobry. No, jeżeli raz uznamy, że darmocha jest dobra, to uznamy zasadę. A to, co musimy zwalczyć, to zasadę. I przynajmniej na tej sali nie wmawiajmy w ludziach, że kompromis jest dobry. Na zewnątrz możemy mówić różne rzeczy, ale na tej sali nie róbmy żadnych ustępstw dla etatyzmu czy socjalizmu, prawda, w szczególności i tak dalej. Dlatego na przykład z wielką chęcią będziemy współpracowali, z całą siłą i przekonaniem, bez żadnych tam tych z wolnościowymi posłami ruchu Kukiza, ale na przykład trudno wyobrazić sobie, żebyśmy pracowali ze związkowcami, prawda? No to jest niemożliwe, niemożliwe. Ja tam słucham tutaj pana Jaskuby, który mówi, że nasza partia, ogólnie o partiach bierze pieniądze, ale przecież, przepraszam bardzo, ale posłowie Kukiza miesięcznie biorą więcej niż dostaje dotacji nasza partia. Więc proszę nie mówić, że żyją z powietrza. Także, proszę państwa, no, chcemy z ruchu wolnościowego. My się nie upieramy, bo partię można zmienić. Nasza partia zmieniała nazwę kilkakrotnie, prawda? Możemy się zmienić, prawda?
ludzie próbowali różnie, próbowali robić UPR bez Korwina, KNP bez Korwina, prawda, i tak dalej. No, skutki są takie, jakie każdy widzi, co ja będę państwu tłumaczył. I proszę zrozumieć, pan Jaskuła twierdził, czy to, może to nie on już, że wódz tępi wszystkich innych. Czy ja się tępię kogokolwiek? Ja tu rozmawiam z każdym, ściskam ręce wszystkich rozłamowców dawnych i tak dalej. Kogokolwiek tępię? Czy ja tępię ludzi, którzy są wybitni u mnie w partii? Ile mnie ludzi namawia, żebym tępił Wiplera, tak? Czy ja go tępię? Nie, nie tępię go, prawda? Bo to jest wybitny człowiek w mojej partii. Jak możecie tak gadać? Tylko monarcha może ludzi wybitnych utrzymać, bo demokracja mu ich zniszczy. Bo demokracja robi sąd skorupkowy. Jeżeli ktoś jest wybitny, to byś go na wygnanie wysyłał od razu. Takie było w Atenach. Także pamiętajcie państwo, odrzućmy te dogmaty, które obowiązują w naszym społeczeństwie. Musimy myśleć jak ludzie wolności i nie ulegać tym złudzeniom, które, tym powszechnym złudzeniom, które są, bo to nawet na tej sali. Ja rozumiem, jak człowiek lat 40 razy dziennie słyszy słowo demokracja, czy 100 razy dziennie słyszy demokracja, to zostaje jednak, zostaje. Trzeba mieć wielką siłę woli, żeby umieć to od siebie odrzucić. Nawet ja mam trudności, czasami mam takie odruchy, a może być coś załatwiej za ludzi, prawda? Mam taki odruch. I na przykład z tej sali tak naprawdę to wyniosłem jedną rzecz cenną, to jest uwaga kolegi Dziambora na temat tego, że można by potraktować te 500 zł jako opłatę za dziecko w szkole, prawda? W pewnym sensie. To jest jakaś koncepcja wyjścia z tego. To jest. Natomiast nie widzę żadnych konkretów. Nie widziałem na tej sali żadnych konkretów, które mogłyby pomóc. To, że się w samorządach wywalczy wolność picia piwa nad Wisłą, to oczywiście jest bardzo cenne. Nawet się wywalczy palenie marihuany, to jest zupełnie cenne. Ale powtarzam, chodzi nam o to, żeby przywrócić podstawową zasadę prawicy, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli ktoś nie uznaje tej zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda, ten nie jest prawicowcem. Ten jest socjalistą, ten chce uważać, że za mnie może podejmować decyzję, że mnie się dzieje krzywda i ma prawo mi narzucić to, co mi się nie podoba. I to jest to principium, ten pamiętnik lakmusowy. Czy uznajemy zasadę, chcącemu nie dzieje się krzywda, czy nie uznajemy. I z ludźmi, którzy to robią, będę pracował bez żadnych zastrzeżeń. Nie muszę być prezesem, nie muszę być niczym. Ja chcę osiągnąć ten cel. Wrócić do zasady, chcącemu nie dzieje się krzywda. I żeby nie wróciło to samo co było, no musimy to przyjąć jako principium. Bo jeżeli nie wprowadzimy tego do konstytucji niejako, do umysłów ludzkich, bo ważniejsze jest, to też ktoś mówił, że któryś z Hayek, czy ktoś mówił, że nieważna jest polityka, tylko ważne jest przekonywanie ludzi, ideologia. Jestem i politykiem, i ideologiem. Najważniejsze jest przekonanie ludzi. Że ta zasada, chcącemu nie dzieje się krzywda, to jest podstawa wolności człowieka. I to musimy przewalczyć. I z tą propozycją tutaj szczegóły, ja mogę podać szczegóły propozycji współpracy, ale to wolę jednak omawiać z liderami, a nie tutaj na sali, bo jak powiem to publicznie, to od razu zacznie się dyskusja, a to zamknie wszelkie rozsądne rozmowy. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Bardzo dziękuję. No idealnie pan prezes zmieścił. Dziękujemy za to interesujące wystąpienie. Jest bardzo dobrze tutaj pana prezesa pod koniec zachęcać do głosu, bo zawsze działa to bardzo ożywczo, jak państwo widzą, także cenny punkt. I teraz już poproszę pana Radosława Żydoka z Fundacji Republikańskiej. A, jednak, dobrze, przepraszam. Proszę. W takim razie najpierw ja, bo spieszymy się niestety na pociąg. Ja nazywam się Szymon Fatla, jestem ze Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale. Nie wiem, czy jest to państwu znana organizacja, myślę, że część z państwa na pewno słyszała. Jesteśmy bardzo małą organizacją, myślę, na podkreślenie tego faktu powiem, że przyjechał tutaj 50% członków naszego stowarzyszenia, jest to 5 osób. I zajmujemy się działalnością na poziomie lokalnym. Jesteśmy grupą młodych ludzi, ja mam sam 23 lata. I naszym podstawowym celem naszej działalności było właśnie zrobienie czegoś konkretnego. Tak jak przedmówcy już tutaj wielokrotnie mówili, naszym wielkim, tam odległym, dalekim celem jest to, by powiedzmy w Polsce względnie zapanował ten wolny rynek, byśmy mieli w miarę wolnorynkowe zasady i wolność gospodarczą, a także wolność dla jednostki. Jednak moim zdaniem, jak i zdaniem wielu moich tutaj przedmówców, nie jesteśmy w stanie tych zmian przeprowadzić, jeżeli nie zaczniemy działać na poziomie lokalnym, na poziomie samorządu. Jak już wcześniej wspominał bodajże pan Zając, pierwsze wybory najbliższe to są wybory samorządowe. I właśnie te wybory powinny być szansą dla wolnościowców na zdobycie szerokiego poparcia, a także na to, by jak najlepiej dotrzeć do zwykłych ludzi. Ja może przybliżę teraz na początku, czym my się jako stowarzyszenie zajmujemy. Przede wszystkim
Naszym największym sukcesem, myślę, i jeśli tak nie jest, to proszę mnie poprawić, ale największym naszym sukcesem jest likwidacja Straży Miejskiej w mieście Nowy Targ, w stolicy Podhala. Jest to bodajże jedyna udana inicjatywa obywatelska, kiedy to obywatele w referendum zdecydowali, że tej Straży Miejskiej nie chcą. W innych miastach była ta Straż Miejska likwidowana, jednak zawsze było to za zgodą Rady Miasta, czy też burmistrza, prezydenta miasta. Kolejnymi naszymi takimi celami było to, by edukować się wewnętrznie. Tutaj myślę, w tym gronie nie ma tego problemu. Myślę, większość z nas ma pojęcie o idei, ma pojęcie podstawowe o ekonomii, ale w wielu organizacjach początkujących ten problem jest. I warto zacząć od tego, by spotykać się i kształcić wewnętrznie, a następnie tą zdobytą wiedzę wykorzystać zewnętrznie w projektach chociażby takich jak lekcje ekonomii dla młodzieży, o których będzie wspominał na pewno Mikołaj Pisarski. I ten projekt, myślę, to jest to, w jakim kierunku powinny iść organizacje pozarządowe działające na rzecz wolności. Co mogę dodać? Jesteśmy zwolennikami idei lokalizmu i tutaj chciałbym w ogóle zwrócić uwagę na to, że nasze stowarzyszenie łączy wiele różnych rzeczy, o których było mówione tutaj wcześniej. Między innymi właśnie ta działalność bardzo lokalnie, działalność bardzo oddolna, wykorzystywanie sieci kontaktów międzyludzkich, wykorzystywanie znajomości, nie zamykanie się w środowisku wolnościowym, ponieważ ja tego nie powiedziałem na początku, ale nas nie zjednoczyła wolność. Nas zjednoczyły znajomości, nas zjednoczyły wspólne zainteresowania i dzięki temu staliśmy się małą, ale zintegrowaną grupą, która może osiągać przeróżne cele. Chciałbym także podkreślić, że warto sprzedawać ideę wolnościową w tej, powiedzmy, bardziej lekkiej formie, w tej bardziej dostępnej dla ludzi formie. Chociaż mój szanowny przedmówca, pan Janusz Korwin-Mikke, już chyba wyszedł, ale ma na pewno wiele racji, chociaż idei w tak ostrej formie ciężko sprzedawać ludziom. Ona bardziej odrzuca niż łączy ludzi. Chociaż z tymi oscypkami trochę to jest troszkę jednak racji z tym, że pan Janusz mówił, że oscypki łatwiej było robić za Stalina czy Hitlera. Jednak wolelibyśmy tamtych czasów nie wracać i wolelibyśmy walczyć w inny sposób z tymi nadmiernymi regulacjami. Cóż mogę więcej dodać? Chciałbym powiedzieć na pewno, że warto szukać wspólnego mianownika i warto się również uczyć od innych organizacji. Tak jak mówił chociażby Marek Tatała, że często organizacje lewicowe bardzo dobrze integrują ludzi i bardzo dobrze są w stanie do nich dotrzeć. Dlatego są w stanie do nich dotrzeć, że zajmują się problemami ludzi. I ja tutaj chciałbym zachęcić może, nie tyle pouczać, co zachęcić wszystkich, którzy działają lokalnie, którzy działają na rzecz wolności, by zaangażować się w takie sprawy na maksa lokalne, gdzie możemy pomóc ludziom na zasadzie załatwienia im jakiejś sprawy, na zasadzie zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego, na zasadzie powołania jakichś instytucji obywatelskich, by pokazać ludziom, że mają na coś wpływ. Z całym szacunkiem do pracy, jaką wykonują panowie posłowie, pan poseł Wilk, pan poseł Kulesza i pan poseł Jaskuła, ale zmiany, jeżeli uda im się nawet jakiekolwiek zmiany wprowadzić, to te zmiany będą, niewiele z tych zmian będzie namacalnych, tak? A na poziomie lokalnym, mimo że wiele tutaj osób będzie to kontestować, na poziomie lokalnym zmiany będą namacalne. Jeżeli załatwimy coś dla ludzi, jeżeli będziemy w stanie im pomóc w codziennych sprawach w samorządzie, te zmiany będą namacalne. I wtedy staniemy się dla nich takimi pośrednikami, staniemy się dla nich osobami zaufanymi, godnymi wybrania później na poziomie centralnym. To może tyle, żeby nie przedłużać, żeby nie zajmować tego cennego czasu, bo zbliżamy się już do godziny 18. To tyle. Polecam zapoznać się z naszą działalnością. Zapraszam do kontaktu. Myślę, że moim też takim wielkim marzeniem jest, by takie organizacje jak Wolnościowe Podhale powstawały w każdym takiej małej ojczyźnie, w każdym takim małym regionie. I dzięki temu można było budować taką sieć małych organizacji, które działają na poziomie lokalnym. I później oddolnie z tych małych organizacji być może uda nam się osiągnąć wielki ogólnokrajowy sukces. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz pana Radosława Żydoka z Fundacji Republikańskiej. Zabranie głosu. Dziękuję uprzejmie. Działa? Raz, dwa, słychać mnie, okej.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie w imieniu swoim i całej Fundacji Republikańskiej. Bardzo się cieszymy, że też jesteśmy częścią tego nurtu wolnościowego. Chociaż ja cieszę się, że wypowiadam się po panu prezesie Korwin-Mikke, bo mogę zdecydowanie więcej podać przykładów, dlaczego taki problem mamy czasem z identyfikowaniem się z tym środowiskiem. My w Fundacji Republikańskiej mamy kilka podstawowych zasad, znaczy trzy, które definiują jakby środowisko republikańskie dla nas. To jest podmiotowość państwa polskiego, troska o dobro wspólne i ochrona życia od poczęcia aż do śmierci. Tak? Są trzy bardzo proste zasady, które dla nas ustalają, kto jest swój, a kto jest przeciwnikiem. Dzięki temu, że to jest tak szeroko, to nie mamy problemu jakby z nawiązywaniem znajomości i współpracą, bo wystarczy, że ktoś spełnia te nasze trzy zasady, nie musi się uważać za republikanina, ale traktujemy go jako przyjaciela. Natomiast jest też jedna nieoficjalna zasada, to jest absolutne odrzucenie sekciarstwa. Ja mam bardzo duży problem, jak słyszę to, co mówi pan prezes Korwin-Mikke, bo mnie to boli, bo przyszedłem tutaj z nadzieją, że naprawdę znajdziemy jakiś wspólny głos. Mówienie w ten sposób jest niestety destrukcyjne. Znaczy, ja się zgadzam, że to już było mówione 25 lat temu, ale właśnie dlatego, że to było mówione w ten sposób, jak mówi prezes Korwin-Mikke, to się nic nie zmieni. Znaczy, ten sposób przemawiania nie integruje społeczeństwa. I to tyle takiego wstępu. Mówię, cieszę się, że mogę się wypowiedzieć na takim żywym przykładzie. My natomiast jako Fundacja Republikańska nie podchodzimy w tak zdecydowany i sekciarski sposób i dzięki temu jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy mogą coś w Polsce zmienić. I dlatego też to nie jest żadna tajemnica, że staramy się współdziałać czy z rządzącym dzisiaj rządem PiS-u. Współdziałaliśmy też z ministrem Gowinem, kiedy był w rządzie Platformy Obywatelskiej i dzięki nam, dzięki współpracy chociażby ze Staszkiem Tyszką, ale też na przykład z Przemysławem Wiplerem, została dokonana w Polsce deregulacja zawodów. I to jest nasz taki duży sukces i się nim chwalimy, ale właśnie nie tylko dlatego, że to jest konkretna rzecz, która poprawiła prawo w Polsce, ale że to był przykład takiej bardzo budującej współpracy ponad podziałami. Mam nadzieję, że to był przykład, z którego inni będą czerpać. No, widzę, że jest rzeczywiście w Polsce potencjał wśród organizacji wolnościowych do szukania pól współpracy. Na przykład ostatnio bardzo dobrze nam się współpracowało ze Stowarzyszeniem Koliber. Stworzyliśmy, uważam, świetny projekt, który jakby na początku się tak wcale nie zapowiadał. Stworzyliśmy raport Zła Zmiana. Tutaj wielka była rola Stowarzyszenia Koliber, szczególnie w Krakowie. Krzysiek Zając, który tutaj dzisiaj przemawiał, miał bardzo duży wkład, ale też i Mikołaj, całe Centrum Analiz. Stworzyliśmy taki raport, Zła Zmiana, negatywne konsekwencje zmiany czasu. Być może państwo mnie widzieli nawet z tej okazji w TVN Faktach, bo to się naprawdę przebiło. Wydawałoby się, że to jest rzecz bardzo mała, ale jak wskazaliśmy w raporcie, to były konkretne negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzi, ale też dla gospodarki. I uderzyliśmy tak szeroko, jak się tylko dało. Raport trafił do bardzo wielu posłów, do Ministerstwa Rozwoju, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ostatnio dostałem kopię korespondencji prezesa Jarosława Kaczyńskiego do pani premier Beaty Szydło, do której była załączona moja korespondencja do niego, czyli właśnie mail z tym raportem, z prośbą o odniesienie się. Pani premier przekazała to do pana premiera Morawieckiego, także jak widać, temat zachwycił. I dzwoniła już do mnie jedna z dyrektorek z Departamentu z Ministerstwa Rozwoju i będą się poważnie nad tym zastanawiać, mimo że no, tak jakby się wydawało, sprawa mało istotna, ale wzięła. Zrobiliśmy to wtedy, kiedy była zmiana czasu i rzeczywiście media to bardzo podchwyciły. Także takich przykładów można mnożyć. Co jest najważniejsze? Jaka jest najważniejsza lekcja z tego? Przede wszystkim warto współpracować. Warto wymyślać, generować tematy, które są interesujące nie tylko dla nas tutaj. Ja się strasznie cieszę, że rozmawiamy na tematy ideologiczne. To jest bardzo ważne. Że ja osobiście uważam, że bez podkładu ideologicznego cała nasza praca jest jałowa. Musimy mieć bardzo silny kręgosłup moralny przede wszystkim. Ale jeżeli my się zamkniemy w tej twardej skorupie na poziomie ideologicznym i nie wyjdziemy z niej do ludzi, normalnych, zwykłych ludzi, którzy nie mają o tej ideologii zielonego pojęcia. Jeżeli będziemy się fiksować na dyskusję o tym, czy bardziej miał rację Dmowski czy Piłsudski, okej, to jest ważne, ale to było 90 lat temu, tak? Czas ruszyć trochę do przodu. I tak samo złe jest to, że wciąż obracamy się wokół tych samych tematów ekonomicznych dzisiaj, na przykład, że powtarzamy tezy przed 25 lat, nie wyciągając konsekwencji z tego, znaczy wniosków, że czemu to nie chwyciło wtedy, tak? Czy może warto jednak podejść do tematu trochę inaczej, w sposób bardziej ludzki, to z jednej strony. Tematy powinny być takie, żeby chwytały media, żeby chwytały zwykłych ludzi, ale też, żeby trafiały do rządzących.
I to jest mój apel do wszystkich organizacji tutaj. Zastanówcie się, jaka część waszej pracy może się naprawdę przydać ogółowi Polaków po prostu. Bo to jest okej, to jest ważne, co robimy. Naprawdę to jest ważne i bardzo się cieszę, że to jest tak liczne grono ludzi i tak liczne grono organizacji, bo to jest budujące. Tylko zacznijmy szukać pól do współpracy, które będą interesujące dla ludzi z zewnątrz. A jeżeli takie pola znajdziemy, jeżeli one będą interesowały, to wtedy naprawdę znajdą się ludzie chętni, żeby w takich tematach działać, wolontariusze, znajdą się pieniądze, znajdzie się wsparcie też polityczne. Tylko nie można, to chciałbym, żeby każdy z nas został z tym przekonaniem, że sekciarstwo to jest absolutnie wróg wolności. Znaczy ludzie, którzy mają wolność na ustach, jeżeli naprawdę nie działają na jej rzecz, po prostu po owocach ich poznacie, powinni być eliminowani z takiego środowiska. I ja uważam, że no niestety, ale część osób, które tutaj są na sali, szkodzą tej idei. Bardzo bym chciał, żeby ludzie rzeczywiście mieli wrażenie, że to, co my robimy, jest dobre dla nich. A jeżeli słyszą przekaz medialny, który jest absolutnie z tym sprzeczny, który jest bardzo konsekwentny od 25 lat, no to sorry, ale oni się do nas nie przekonają. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz proszę o zabranie głosu pana Gabriela Hawryluka z tygodnika Najwyższy Czas. Zapraszam. Szanowni Państwo, ja chciałem poruszyć kilka tematów. Bliżej do mikrofonu, albo ewentualnie ten. Może przesunąć. Słychać teraz? Ja chciałem powiedzieć parę zdań na kilka tematów o promowaniu wolności, o docieraniu do środowisk, do tej wolności nieprzekonanych, o sposobach aktywizacji środowisk wolnościowych i o możliwościach zachęcania społeczeństwa do udziału w wolnościowych inicjatywach. Ja nie będę się tu jakoś mądrzył, ja nie jestem od tego. Po prostu powiem kilka moich takich luźnych przemyśleń na ten temat, bo ja mam osobiście wrażenie, że my, środowisko wolnościowe, się troszeczkę tak zamykamy we własnym tym wolnościowym gronie. Bardzo dobrze, że powstają takie inicjatywy jak chociażby ta dzisiejsza, że jesteśmy tutaj wszyscy razem i rozmawiamy, debatujemy i tak dalej. Natomiast jest to takie promowanie wolności jakby wśród wolnościowców i umacnianie jej. Szeroko pojęci wolnościowcy, moim zdaniem, są no, najbardziej świadomą politycznie grupą społeczną i to jest bardzo dobre. Natomiast trzeba przekonywać też tych ludzi nieprzekonanych. Jeżeli chcemy kiedykolwiek myśleć o tym, by środowiska wolnościowe przebiły się do szeroko pojętego mainstreamu, to musimy docierać do tych osób nieprzekonanych. Przykład mamy po zupełnie przeciwnej stronie sceny politycznej, jest nim partia Razem, która naprawdę powoli, ale zdobywa sobie społeczne poparcie, mimo że nie mieli jakiegoś kapitału politycznego i nikt o nich nie słyszał jeszcze rok temu, czy trochę więcej. Bo jej członkowie angażują się w różne takie głośne protesty, jak ostatnio protest nauczycieli przeciwko reformie edukacji. I tam się wypowiadają, pokazują ludziom, że są z nimi, że popierają to, co i oni popierają i się wydają ludziom dzięki temu tacy bliscy i ludzcy. A środowisko wolnościowe jawi się jako takie trochę wyalienowane i zamknięte w sobie. No, sam byłem świadkiem tego, że ludzie za bardzo nie wiedzą, czym są te środowiska wolnościowe. W maju tego roku podczas takiego happeningu Wspólnie dla Wolności, organizowanego z tego, co pamiętam, przez Stowarzyszenie Libertariańskie. I my tam na skwerze Hoovera w Warszawie stworzyliśmy taki cmentarz wartości pogrzebanych przez rząd PiS. No i ludzie kompletnie niezaznajomieni z tematem podchodzili do nas. Nie wiedzieli w ogóle, czym jest libertarianizm, nie wiedzieli, z czym to się je, ale podchodzili do nas, dowiadywali się czegoś, dyskutowali z nami i kto wie, może w ten sposób kogoś przekonaliśmy do naszej idei. Więc myślę, że to jest też sens tego, że okej, robimy dzisiaj bardzo fajne forum w Sejmie i inne takie różne spotkania, ale jednak, żeby trafić do tych nieprzekonanych, trzeba się właśnie udzielać, wykorzystywać te wszystkie okazje, bywać na jakichś, nie wiem, protestach, organizować jakieś takie malutkie nawet happeningi i to wtedy jest coś takiego bardzo pozytywnego i trafiającego do ludzi. No i tych ludzi właśnie szczególnie, tych nieświadomych, no my ich nie przekonamy poprzez, nie wiem, debaty akademickie czy jakieś kongresy, tylko musimy jakiś prosty sposób na to mówić. A chciałem też właśnie powiedzieć parę zdań o aktywizacji samych środowisk wolnościowych, wewnątrz nich.
chociaż to już w gruncie rzeczy powiedziałem przed chwilą. Uważam, że no, taką aktywizację też trzeba przeprowadzać w jakiś sensowny sposób. Bo no, niektórzy naprawdę chcą się gdzieś angażować w jakieś działania i tak dalej, ale no, nie za bardzo widzą pole do tego działania, a ten kapitał ludzki jest trochę marnowany. Bo gdy jest jakaś inicjatywa, o której może być głośno w mediach, ludzie będą o niej słyszeli, no to ludzie, którzy chcą się angażować, są chętni do tego działania. A jeżeli jest jakaś kolejna akcja, o której nikt nic nie usłyszy, no to ludzie czują, mają takie poczucie bezsilności. Ja mam wrażenie, że takim marnowaniem tego kapitału ludzkiego była ostatnio, być może kogoś urażę w tej chwili, nie wiem, ale była ostatnio zbiórka podpisów organizowana przez partię Wolność pod ustawami na temat broni palnej, kary śmierci i tak dalej, bo to był raczej sposób na jakieś aktywizowanie struktur, a nie niekoniecznie jakieś działanie dla idei. I jeszcze chciałem tylko krótko też powiedzieć o tym, że no, ci ludzie, którzy są nieświadomi jakoś politycznie, którzy nie są wcale zaangażowani w te wszystkie działania, oni też naprawdę potrafią wyjść na ulicę, też się potrafią zaangażować. Mamy przykład taki bardzo mainstreamowy, przykład marszów KOD-u czy czarnego protestu, kiedy tysiące Polaków i Polek, w szczególności w tym drugim przypadku, wyszło po prostu na ulicę. No i to jest coś, co jakaś sprawa, która jednoczy ludzi, która wzmacnia społeczeństwo obywatelskie i jakoś uaktywnia. A nie wierzę, żeby nie dało się ludzi wyprowadzić na ulicę w proteście przeciwko podwyżkom podatków na przykład, czy jakimś zbędnym regulacjom. Bo ludzie też się zaangażują w to. Jeżeli coś takiego organizuje, nie wiem, będzie taka sytuacja może w przyszłości, że będzie organizować to na przykład, nie wiem, Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, też środowiska wolnościowe mogą się do tego podpiąć i w jakiś sposób się zjednoczyć dla wspólnego celu. I też zadziała na korzyść takiej inicjatywy to, że będzie o niej wówczas znacznie głośniej w mediach, niż gdyby to otworzyły ją tylko i wyłącznie środowiska wolnościowe. No, uważam, że również ważna jest ta siła tego elektoratu wolnościowego, czyli no jeżeli on jest rozbity i nie ma jakiejś realnej siły wpływania na zmiany i tworzenia w jakiś sposób prawa w Polsce czy czegokolwiek takiego, to on praktycznie nie istnieje, ale jeżeli by jakieś środowiska wolnościowe się zmobilizowały, powiedzmy zdobyliby 15% w wyborach, bo ja nie wierzę, że jest szansa, żeby zdobyć, nie wiem, większość konstytucyjną bez odchodzenia od idei zanadto, to wtedy ten 15% byłoby bardzo dużą bazą i ten jakby elektorat wolnościowców nie mógł być w żaden sposób lekceważony i te postulaty byłyby wprowadzane do tej dyskusji politycznej. I może to na przykład spowodować, że w przyszłości któraś partia, która by chciała się utrzymać u władzy, musiałaby rzeczywiście zasięgnąć, stworzyć jakieś wolnorynkowe reformy po to, żeby właśnie spróbować jakoś sięgnąć do tego, przekonać do siebie część tego elektoratu, powiedzmy, wolnościowego. No, tak podsumowując, to trzeba po prostu działać, być aktywnym. Dobrze, że się tu jednoczymy, dobrze, że jesteśmy teraz tutaj wszyscy razem i możemy dyskutować na temat wolności i środowisk wolnościowych. I wierzę, że no, nie umacniamy się poprzez podział, tylko poprzez zjednoczenie i mam nadzieję, że ono nastąpi i tak jak mówię jeszcze raz, cieszę się, że wszyscy tutaj jesteśmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. I tak oto, proszę Państwa, dotarliśmy do ostatniego głosu nie tylko w tym panelu, ale też na naszym forum. Tym większa odpowiedzialność przed przedmówcą. Już nie przedłużając, zapraszamy pana Mikołaja Pisarskiego ze Stowarzyszenia Koliber. Proszę. Bardzo ci dziękuję, Jacku, i serdecznie dziękuję wszystkim z państwa, że wytrzymali państwo z nami przez całe to forum, przez te trzy panele. Dlatego, że temat tego naszego ostatniego panelu, gdzie spada na mnie to ciężkie zadanie trochę takiego podsumowania tego, jak porwać ludzi i jak przekonać ich do wolności, brzmi właśnie, co możemy zrobić, żeby tą, jak to Jacek dość przewrotnie nazwał, Ewangelię wolności zaszczepić w ludzkich sercach i umysłach. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to pokazać to, że jesteśmy środowiskiem potężnym, licznym i zdeterminowanym. Nie tylko do tego, żeby o wolność walczyć, ale także zdeterminowanym do tego, i to jest niezwykle ważne, żeby w imię wolności zwyciężać. Bo jak chcemy przekonać kogokolwiek do tego, że warto, jeśli sami będziemy nie tylko nie dostrzegać możliwości odniesienia sukcesu, ale użalać się nad sobą, co niestety jest takim częstym grzechem naszego środowiska, narzekać, jak to ciężko, jak wielkie kłody pod nogi rzuca nam
państwo, nasi konkurenci, inne organizacje konkurujące z nami być może o zasoby, o środki, przede wszystkim jednak o umysły tych młodych ludzi, do których chcemy dotrzeć. Myślę, że to przekonanie o tym, że nie tylko nasza sprawa nie jest beznadziejna, ale że sukces może czekać na nas bliżej niż większość z nas się spodziewa, jest widoczne na każdym kroku podczas dzisiejszego dnia, kiedy tak licznie spotykamy się tutaj w tak doborowym gronie organizacji z każdego krańca Polski. To jednak, o czym chciałbym mówić szczególnie i szczególnie w odniesieniu do tego, co wspomnieli moi przedmówcy, o pewnych zagrożeniach związanych z tym, w jaki sposób promujemy wolność, to nierozerwalne połączenie dwóch komponentów, na które Stowarzyszenie Koliber kładzie nacisk od samego początku swojej 16-letniej historii. Z jednej strony musimy być przekonani o tym, że nasze idee są właściwe, uczynią świat miejscem lepszym, ciekawszym i przede wszystkim bardziej satysfakcjonującym. Miejscem, w którym, tak jak wspomniano przede mną, ludzie będą mogli nie tylko popełniać błędy, ale przede wszystkim będą mogli swobodnie rozwiązywać problemy. To przecież o to nam chodzi. Jednakże druga strona tego medalu to konieczność przekonania ludzi przykładem naszego życia. Bez charakteru i bez pokazania tej wewnętrznej spójności, zdolności nie tylko mówienia o wolności w pięknych słowach, ale autentycznego świadczenia o tym, jak wielką i cenną wartością wolność jest każdego dnia naszego życia, nie uda nam się przekonać i porwać ludzi tak, by oddali nie tylko kilka godzin swojego czasu poświęconego na wrzucenie głosu do urny wyborczej, nie kilkanaście godzin spędzonych na posklejaniu plakatów w kampanii wyborczej, ale przede wszystkim nie uda nam się przekonać ich do tego, co powinno być celem każdego z nas jako reprezentanta organizacji pozarządowej. Przekonania ich do tego, że walka o wolność to nie tylko jednorazowy wysiłek, ale fantastyczna przygoda, która dla większości tych młodych ludzi może trwać przez całe życie. Nie przedłużając zbytnio, pozwolę sobie wrócić do przykładu przywołanego przez jednego z moich przedmówców, Marka Tatałę. Przykładu Institute of Economic Affairs, jednego z najskuteczniejszych think tanków na świecie i niewątpliwie najsilniejszego w Europie. Rola, jaką IEA odegrał w rozwoju thatcheryzmu i w tej fenomenalnej rewolucji, która dokonała się za sprawą niekwestionowanego dla nas wszystkich autorytetu Margaret Thatcher, została pięknie podsumowana właśnie przez samą Żelazną Damę. Mówiąc o dokonaniach IEA, powiedziała ona, że chociaż było ich niewielu, to mieli rację i to właśnie oni ocalili Wielką Brytanię. Patrząc na państwa w dniu dzisiejszym, myślę, że jesteśmy już przynajmniej o jeden etap do przodu, bo w trakcie dzisiejszego zjazdu stawiliśmy się niezwykle licznie. Zademonstrowaliśmy ogromną siłę naszego środowiska i determinację organizacji pozarządowych do tego, by każdego dnia walczyć na wielu różnych obszarach o to, by wolność nie cofnęła się nawet o krok. Jest jednak dalsza część tego ciekawego cytatu, który przywołała Żelazna Dama, o którym dowiedziałem się stosunkowo niedawno, odwiedzając naszych przyjaciół z IEA w Londynie. I tutaj pozwolę sobie puścić oko do naszych dzisiejszych gospodarzy. To, że ciężar gry, o której wspominał mój serdeczny kolega Marcin Chmielowski, spoczywa na nas, na organizacjach trzeciego sektora, jest oczywisty. Jednakże, jak przewrotnie dodała Margaret Thatcher, mówiąc o tym, że to właśnie IEA ocaliło Wielką Brytanię, to jednak kura musiała znieść jajko. Tak więc, mówiąc o współpracy pomiędzy trzecim sektorem a wolnościowymi posłami, musimy docenić przede wszystkim to, że gramy do jednej bramki. Z przekonaniem o tym, że nie tylko reprezentujemy ideę o wysokiej wartości intelektualnej, ale przede wszystkim reprezentujemy ideę, które uczynią Polskę lepszym, ciekawszym i bardziej satysfakcjonującym krajem, w którym ludzie będą mogli swobodnie rozwiązywać problemy. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję.